W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochany bracie, kochana siostro, każdy z tych dni niech będzie świętym przygotowaniem do przeżywania z Bogiem narodzonym z niewiasty. Dla Ciebie i dla mnie. Niech ten czas będzie czasem pełnej wdzięczności za to wszystko, co się wydarzyło i wydarza dla nas, dla Ciebie i dla mnie. Czas pełen wdzięczności znaczy, aby to był czas nieustannego dziękczynienia z naszej strony. Gdy będziemy gotować, sprzątać, robić zakupy, patrzeć z miłością na bliskich, robić rachunek sumienia, przystępować do sakramentu pojednania, aby wszystko zostało wypełnione naszą wdzięcznością Trójcy Świętej, naszą wdzięcznością wobec Trójcy Świętej za dar narodzin Boga przez niepokalaną. Niech fragmenty z pism Luizy Picaretty pomogą nam dziękować. Niech zapraszają nas do tego dziękczynienia, aby nasze serca, nasze umysły, nasze usta, nasze oczy, nasze uszy, nasze dłonie i stopy, nasze życie było hymnem wdzięczności w tym czasie za wszystko, co Bóg uczynił i czyni dla każdego z nas. Jest to propozycja, zaproszenie. Niech Duch Święty prowadzi każdego z nas zgodnie z wolą Bożą. Amen. Duchu Święty, najcichsze i najświętsze tchnienie, tchnienie życia każdego z nas, spraw, aby ten czas był świętym czasem dziękczynienia. Niech każde uderzenie naszego serca wypełnia Boża wdzięczność. Niech każdy nasz oddech wypełnia Boża wdzięczność. Niech każdą naszą myśl wypełnia Boża wdzięczność. Niech nasze usta będą wypełnione wdzięcznością. Niech nasze oczy nieustannie dziękują. Niech nasze uszy nieustannie dziękują. Niech nasze ciało nieustannie dziękuje. Niech całe nasze życie będzie hymnem dziękczynienia. Niech nasza dusza i nasz duch nieustannie dziękuje Trójcy Świętej za dar poczęcia Słowa Bożego.
za nawiedzenie świętej Elżbiety, za hymn Magnificat nieustannie wyśpiewywany od tysiąca pokoleń, za dar tej świętej nocy, narodzin Syna Bożego. Amen. Thank you.
odnowi. Śpiewajmy.